Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na naszym wykładzie. Proszę Państwa, cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi. Właśnie jak tam u Was? Wszystko jest OK? Piszcie na czacie. Szkoda, że nie możemy porozmawiać trochę. Znaczy, cieszę się, że sporo osób przyszło, to po pierwsze. Natomiast tutaj troszeczkę to powoduje, że komunikacja głosowa będzie nie do końca możliwa. O właśnie, widzę, że całkiem jest, całkiem. O, to ten komentarz Adama jest znakomity, proszę Państwa, z punktu widzenia dzisiejszego dnia, dzisiejszego wykładu, a mianowicie będziemy mówić właśnie o całkach. Więc jak Adam mówi, że całkiem jest, to chyba chciał nawiązać właśnie do tych całek. No dobra, to bierzemy się do roboty. Proszę Państwa, co my mieliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o całki? O właśnie, to jeszcze ja będę przerzucał sobie od czasu do czasu, żeby zobaczyć. Czy Państwo widzicie mojego Worda? Na razie pusty jest. Zacznę pisać. Tak, dobra. Na razie jest pusty. Państwo widzicie, już zaczynam pisać. Czyli sytuacja jest następująca. Co mieliśmy do tej pory? Co mieliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o całkę, tak? A mianowicie, pojawiła się całka nieoznaczona. O, i tu jest kłopot. Coś nie chce pisać. I to jest bardzo niefajnie. Ale już chyba się uda. Mamy wreszcie. Całka nieoznaczona, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa była całka oznaczona. Na przykład całka od A do B, czyli od liczby do liczby, jakiejś funkcji, wszystko dzieje się dla funkcji oczywiście jednej zmiennej i tak było cały czas. Ale była jeszcze jedna sytuacja, była całka niewłaściwa. Ta całka niewłaściwa mogła być różnych rodzajów. To mogła być na przykład taka całka od jakiejś liczby do plus nieskończoności naszej funkcji. To mogła być sytuacja, kiedy całka była od minut nieskończoności do jakiejś liczby. To mogła być sytuacja, kiedy była całka od minus do plus nieskończoności, ale to mogła być też sytuacja taka jak tutaj, przynajmniej na pierwszy rzut oka, na przykład konkrecik od 0 do 1, całka 1 przez x dx, to znaczy na tym przedziale w sąsiedztwie punktu 0. Nasza funkcja była, czy jest w tym przypadku nieograniczona. Funkcja nieograniczona, więc tutaj też mówimy o całce niewłaściwej. I to wszystko było, to jest stara historia. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj sobie rozszerzymy to pojęcie i to pojęcie rozszerzymy na funkcję dwóch zmiennych, czyli idziemy dalej. Idziemy dalej. Rozważamy sytuację na początku następującą. Mamy funkcję dwóch zmiennych, f od x, y. I ta funkcja określona jest na pewnym prostokącie. Ten prostokąt jest zawarty w R2, tak? Część płaszczyzny. Prostokąt. Czyli x-y zmieniają się od liczby do liczby, y-ki też się zmieniają od liczby do liczby. I teraz, proszę Państwa, jak będziemy definiować naszą całkę podwójną? Weźmy sobie, powiedzmy, że tu mamy ten prostokącik. Tak. I każdemu elementowi z tego prostokąta przyporządkowana jest jakaś wartość. Tutaj mamy jakąś wartość. Czyli to jest sytuacja, w której no powiedzmy sobie mamy, o, tam trochę przerwana powinna być, no ale już niech tak będzie, jakieś coś w tym stylu, powiedzmy, o, to możemy nawet sobie trochę pójść dalej.
No, powiedzmy, tak? Dobra. Tu na dole to jest dziedzina, ta część, którą teraz wskazuję, czyli nasz prostokąt P, to jest nasz prostokąt P. Natomiast tu do góry mamy jakieś wartości funkcji. To jest ten nasz wkład wartości, czyli z równa się f od x, y, tak? Ja już nie rysowałem układów współrzędnych, to moglibyśmy tutaj oczywiście dorzucić, nie ma problemu, tak? Tutaj moglibyśmy sobie jedną oś, drugą oś i tutaj oczywiście właściwie to byłaby oś o x, oś o y tam, a tutaj byłaby oś o z, tak? Na przykład w taki sposób. Oczywiście gdzie indziej mógłby ten układ współrzędny, ten układ współrzędny, czyli de facto ten prostokąt się znaleźć, oczywiście też to jest bez znaczenia. Ale idziemy dalej. Co my robimy? Jak definiujemy tę całkę? Dzielimy sobie ten nasz prostokąt, tę naszą dziedzinę na małe prostokąciki. Powiedzmy jakieś takie prostokąciki. Nieważne w jaki sposób. To jest zupełnie nieistotne. Każdemu zmienię kolor, każdemu z tych Z każdego z tych prostokątów wybieramy jakiś punkcik. To nie musi być tak super na środeczku, to może być gdzieś zupełnie z boku, to może być tutaj i tak dalej, i tak dalej. Tak w każdym z tych prostokącików malutki wybieramy punkcik i obliczamy wartość. Czyli każdy z tych, w tym punkciku, ten punkcik to niech będzie jakiś tam x, i z kreską, y, i z kreską. I obliczamy wartość, czyli tutaj ta wartość to jest f od x i z kreseczką, y i z kreseczką. To jest wartość funkcji w naszym punkcie. Natomiast zauważmy, że pole tego prostokąta, tych malutkich prostokącików, też możemy sobie policzyć i pola tych malutkich prostokącików, są następujące. Tak oznaczmy je, tak? Czyli pole tego prostokącika, tutaj ja go teraz na czarno wskazuję, to jest delta PI. Pole małego prostokąta. I teraz, proszę Państwa, jak my sobie wykonamy taką operację. Wartość funkcji w tym naszym punkcie pomnożymy przez pole tego prostokąta, ale zobaczcie, tych prostokątów mamy dużo. Powiedzmy, mamy n tych prostokątów, tak? To jest jakiś tam i typ, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, trzydziesty. Jeżeli mamy n tych prostokątów, to te wartości możemy dodać do siebie, te iloczyny. Ale czym są te iloczyny? Ano te iloczyny to są przecież taki iloczyn, wartość funkcji razy pole tego prostokąta, to jest tak naprawdę wartość, to jest objętość pewnego prostopadłościanu. No jakiego prostopadłościanu? Tu sobie jadę w górę, tu sobie jadę w górę, tu sobie jadę w górę, tu sobie jadę w górę. Czyli mamy taki elegancki prostopadłościan. O, tak? Tylko tutaj do góry płasko, prostopadłościan, prostopadłościan. Jeżeli my te wszystkie objętości dodamy do siebie, to mamy w przybliżeniu objętość takiej bryły, którą tu na obrazku widzimy, tak? Oczywiście to jest spore przybliżenie, ale jeżeli my będziemy tu bardzo drobno dzielić, im drobniej, tym lepiej. To ta suma będzie coraz bliższa wartości tej objętości. I jeżeli my obliczymy sobie granicę przy n dążącym do plus nieskończoności, czyli tych malutkich prostokącików będzie, liczba tych prostokącików będzie dążyć do plus nieskończoności, będzie ich coraz więcej, bardzo, bardzo dużo. I jeżeli ta granica nie zależy od wyboru tych czerwonych punktów, czyli tych punktów pośrednich. I nie zależy od sposobu podziału na te malutkie prostokąciki. I jeżeli ta granica oczywiście przyjmuje wartość liczbową, jest liczbą rzeczywistą, to jest, proszę Państwa, równe
całce podwójnej, tak zapisujemy całkę podwójną, tak, całce podwójnej po tym zbiorze P naszej funkcji F. I tutaj piszemy DP, albo to jest jeden sposób zapisu, a można bardzo często stosuje się inny i my właściwie ten drugi będziemy stosowali z reguły, już go podaję. Tu na dole zapiszemy pod tymi całkami, po jakim zbiorze całka jest obliczana. Tu piszemy funkcję, a tu piszemy dx, dy. Zobaczcie, dx, dy, dx to tak jakby ten kawałek to był, a dy ten, jak pomnożymy to sobie, to dostaniemy pole prostokąta, tak? Oczywiście tu jest to przejście graniczne, już po granicy, po obliczeniu granicy, dx, dy. OK? Proszę Państwa, super, dobra, to lecimy sobie dalej. Co to nam daje, czym tak naprawdę ta całka jest? Ano ta całka to jest równa wartości te objętości takiej bryły. Czyli w sytuacji, kiedy ta funkcja nasza przyjmuje wartości na tym rozważanym zbiorze P, na tym prostokącie, przyjmuje wartości większe od zera, nawet większe równe, może gdzie nie, gdzie tam dotknąć zera, to całka taka jest równa objętości tej bryły. Tak jak zwykła całka oznaczona, jej interpretacja geometryczna była taka, że mówiliśmy o polu pewnej figury, tak teraz wchodzimy poziom wyżej, dokładniej o jeden wymiar wyżej i mówimy, drodzy Państwo, o objętości. To jest bardzo ważna sprawa, objętość. Ale, uwaga, zobacz, jeżeli będziemy mieli bardzo wyjątkową sytuację, ta wyjątkowa sytuacja to jest taka, że całka, że obliczamy całkę, czyli ta całka obliczana jest z funkcji stałej, z jedynki dx, dy. Oczywiście taką całkę możemy zapisać, że to jest mnożenie. To jest mnożenie. Wymnożyliśmy. Tak, nie ma tej jedynki. Znaczy, ona jest, tylko już wymnożyliśmy. To jest, drodzy Państwo, wartość pola tego zbioru, po którym obliczamy całkę. To jest pole zbioru, po którym obliczamy całkę. A jeszcze jedna sprawa, czysto techniczna. Gdybyście w pewnym momencie przestali coś tam widzieć albo mnie słyszeć, to dajcie mi znać na czacie. To prawda jest tak, że ja ten czat, żeby mógł zobaczyć to, co Państwo piszą na czacie, to muszę się tam przerzucić pomiędzy okienkami, ale od czasu do czasu będę to robił, ok? Także dajcie znać, gdyby coś przestało nam grać, gdyby przestało mnie być słychać. Przyznam szczerze, że dla mnie znacznie bardziej komfortową sytuacją jest taka, w której mogę z Państwem rozmawiać i to zdecydowanie w tą drugą stronę też chciałbym, żeby było. Tu jak patrzę, obecnie mamy 39 osób, 39 uczestników. Taki tryb dyskusji, który moglibyśmy wprowadzić, tak żeby każdy mógł coś powiedzieć. Jest to 25, więc no sorry. Ale jak będzie trzeba, to jakby było jakieś pytania na koniec oczywiście, no ale w trakcie też, jakbyście chcieli zadać pytanie, to oczywiście piszcie Państwo na czacie, tak jak wspomniałem wcześniej, od czasu do czasu będę co jakiś moment zaglądać na ten czat i wtedy tej osobie, która tam będzie chciała coś powiedzieć, zadać pytanie, udostępnię głos, przynajmniej spróbuję to zrobić, wierzę głęboko, że się uda. No dobra, ale wracamy do naszej całki. Proszę Państwa, jak wygląda tutaj sytuacja, jak będziemy obliczać tę całeczkę? Ja teraz chciałbym jeszcze Państwa
jeszcze raz. Momencik. Teraz Państwo powinni już mnie widzieć. A teraz już Państwo powinni za moment zobaczyć. Ale wcale nie to chciałem, żebyście zobaczyli. Dobra. Teraz na chwilę Państwo widzicie wykład. Chociaż przyznam szczerze, że wolałbym trochę inny sposób udostępniania. Właśnie, zaraz zobaczymy, może coś zrobimy jeszcze inaczej. Jak widzę Państwo, ja też się uczę tego. Zrobimy. Proszę Państwa, dobra. I teraz będę mógł chyba sobie łatwo przerzucać. Czy Państwo widzicie teraz ekran? Prośba, prośba. Tak, widać, widać, widać. Ktoś zapisał już, dobra. Słuchajcie, czyli tak, umiemy oblicze, umiemy, wiemy, czym jest całka podwójna po prostokącie. Z tym umiemy obliczać, to trochę przesadziłem. Znamy jej interpretację tej całki, znamy interpretację geometryczną, no to teraz chcemy, drodzy Państwo, no właśnie chcemy policzyć. I tu mamy twierdzenie, które nam mówi, jak tę całkę będziemy obliczali. Słuchajcie, i problem nie jest jakiś wielki z tym obliczaniem całki, z tego względu, że sprowadzać będziemy sprawę do całki zwykłej, pojedynczej. My w tym semestrze poznamy kilka różnych rodzajów całek. I drodzy przyjaciele, praktycznie za każdym razem będziemy sprowadzać to prędzej czy później do całki oznaczonej. Co to oznacza? Co z tego wynika? Żeby obliczyć całkę oznaczoną, potrzebujemy całkę nieoznaczoną, czyli cała ta wiedza, która była na pierwszym semestrze, która dotyczyła obliczania całek nieoznaczonych, całek oznaczonych, zdecydowanie jest nam potrzebna i będziemy ją bardzo mocno eksploatować. Dobra, no ale wracajmy. Ja sobie zerkam od czasu do czasu na czat, tak? Teraz będziecie widzieli, że zerkam. Proszę Państwa, jak wracamy do całki, jak tę całkę obliczamy? Zobaczcie, mamy sytuację taką, że mamy funkcję ciągłą. Funkcja ciągła jak jest po prostokącie, to ona będzie miała całkę na pewno. My za chwilę powiemy sobie, jak będziemy definiować, jak będziemy obliczać całkę podwójną, nie tylko po prostokącie, po innych zbiorach także, ale najpierw trzymajmy się tego tej podstawowej sytuacji, tego podstawowego zbioru u nas prostokąta. Czyli mamy funkcję f, która jest ciągła na tym prostokącie, czyli x w prostokącie, czyli x są od liczby do liczby, y też od liczby do liczby, i x od a do b, y od jakiegoś c do d, to taką całkę podwójną możemy obliczyć w taki sposób, że przechodzimy do całek iterowanych. Iteracja tutaj nadanie kolejności. Czyli proszę Państwa, zobaczcie, obliczamy sobie najpierw, patrz to, co jest w nawiasach, najpierw obliczamy sobie całkę po Y od C do D, a potem z tego wyniku obliczymy całkę po X. Ale możemy dokładnie odwrotnie zrobić. Zobacz dalej. Najpierw, to co siedzi w nawiasach, najpierw obliczymy całkę po X, a z tego wyniku obliczymy całkę po Y. No zobaczmy, zobaczcie kochani, jak to będzie działało na konkretnym przykładziku. Czyli przesuwam i już zapisuję Państwu przykład. Jaki ten przykład? Jaką całkę obliczymy? Ano, obliczymy sobie całkę podwójną po zbiorze P takiej funkcji X plus Y, dx, dy, gdzie, proszę Państwa, gdzie P jest następującym prostokątem. Oczywiście, no u nas na razie przez kilka minut jeszcze będziemy mówić tylko o prostokącie. To znaczy, x są od jedynki do trójki w naszym przypadku, natomiast y od zera do dwójki.
I teraz jak taką całkę obliczyć? Ja ją przepiszę, czyli całka podwójna po zbiorze P z naszej funkcji dy z dy. Drodzy Państwo, przechodzimy do całek iterowanych. Kolejność w tym przypadku nie ma znaczenia. Uwaga, uwaga, sprawa super ważna. Tu kolejność nie ma znaczenia na razie, ale za chwilę się okaże, że tak słodko nie będzie. Ale to trochę później, kiedy będziemy po innych zbiorach całkować. Na razie przy prostokącie kolejność przejścia do tych całek iterowanych nie ma znaczenia. To znaczy, mam całkę i z tej całki będziemy obliczać sobie drugą całkę. Tylko uwaga, ja tu na zewnątrz, czyli ta pierwsza całka, na pierwsza zapisana, ale pierwsza obliczana, to będzie ta w nawiasach. No bo najpierw obliczamy to, co jest w nawiasach, stara historia, tak? Wiemy to doskonale. Czyli ta pierwsza zapisana, powiedzmy sobie, niech to będzie całka po x, czyli od jedynki do trójki, bo tak się zmienia x, czyli na końcu pisze, że całkuje po tym x, a w środku mamy całkę od 0 do 2, czyli po y, bo tak, czyli od 0 do 2, w ten sposób zmieniają się y, a no całka z naszej funkcji. Gdybyśmy raz jeszcze, zwracam Państwa uwagę, gdybyśmy tutaj zamienili kolejność, czyli najpierw zapisali, że to jest całka od 0 do 2, a w środku, czyli byśmy całkę po y obliczali, a w środku byśmy obliczali całkę po x, czyli od jedynki do trójki, też byłoby ok, bo są stałe granice całkowania, bo całkujemy po prostokącie. No dobra, czyli tę zewnętrzną całkę przepisuję, nic nie zrobiłem poza kopiuj i wklej. W środku obliczamy całkę po zmiennej y, obliczamy całkę, już zapiszemy sobie wynik, wartość, w granicach całkowania od 0 do 2. Wartość, ale wartość czego? No obliczyć najpierw musimy tę całkę nieoznaczoną. Po zmiennej y, całka x, x stała, tak? Bo obliczamy całkę po y. Czyli mamy x, y, dodać całka y do pierwszej. Pamiętamy, w wykładniku dodajemy jedynkę i odwracamy wykładnik. Czyli mamy jedną, drugą, y do kwadratu. Ok? To się równa całkę tę zewnętrzną po raz kolejny przepisuję. Kolejny raz przepisujemy. I teraz podstawiamy, obliczamy wartość tej całki oznaczonej, tej w środku. Czyli najpierw zamiast y, bo po y była obliczana ta całka, która jest w nawiasach jeszcze. Zamiast y podstawiamy górną granicę całkowania. Ja to wpiszę zamiast y, czyli mamy x razy 2, 2x, dodać. 1 druga razy 2 do kwadratu odjąć i teraz odjąć, jak podstawimy sobie dolną granicę całkowania, czyli 0 zamiast y, to będzie odjąć 0, tak? Poszło już. Teraz mamy całkę od 1 do trójeczki, z czego? Ano 2x dodać 2 do kwadratu 4 razy 1 druga, czyli calutka dwójeczka dx. Tak? No dobra. I co dalej? Co mamy dalej? No dalej mamy najzwyklejszą całkę oznaczoną. Zwykła całka oznaczona. O, nie to. Zwykła całka oznaczona. Czyli proszę Państwa, najpierw mamy całeczkę tej funkcji. Ja mówię całeczkę tej funkcji, ale nie piszę tam stałej całkowania. Tak pamiętamy? Tak formalnie to my zapisujemy pewną funkcję pierwotną, ale mogę powiedzieć, że oczywiście ja tutaj wcześniej też zapisałem funkcję pierwotną tej naszej funkcji x plus y z punktu widzenia zmiennej y, oczywiście, a jaka była, ale wcześniej mówiłem, że obliczam całkę nieoznaczoną. Tak, bo powiem tak, słuchajcie, zamiast stałej c wrzucam sobie 0 i w ten sposób dostaję funkcję pierwotną, czyli tak naprawdę nie piszę wcale tej stałej. I tu robię to samo. Czyli całka 2x to jest x kwadrat. O stałej zapominam to, o czym powiedziałem przed chwilą. Całka dwójki to jest 2x w granicach całkowania od jedyneczki do trójeczki. Od jedyneczki do trójeczki, czyli podstawiamy górną granicę całkowania. 3 do kwadratu dodać 2 razy 3. Zobaczcie, powolutku, precyzyjnie wszystko pisze.
odjąć 1 do kwadratu, dodać 2 razy 1 równa się, troszeczkę przesunę, żeby było widać, super, super, równa się i teraz sprawdzajcie mnie, czy nie oszukuję, 3 do kwadratu 9, 2 razy 3, 6, odjąć będzie, 1 do kwadratu to 1, dobra, jak ma być powoli, to powoli, 2 razy 1, 2, czyli mamy, proszę Państwa, chociaż odrobinę przyspieszmy, 9 plus 6, 15, odjąć 3, czyli calutkie 12 poszło, jest już koniec. Wartość naszej całki to 12. Wartość naszej całki to 12. Co to oznacza? Co to oznacza? Wróćmy na początek przykładu. Początek przykładu. Jedziemy sobie w górę. O, za wysoko. Za wysoko poszedł. O, teraz tutaj. Zobaczcie, tu. Ta linijka, tak? Nasza funkcja x plus y zdefiniowana jest na tym prostokącie. Zobaczcie, x są dodatnie od jedynki do trójki nawet. Y, no nieujemne są y od 0 do 2, czyli jak dodamy x plus y, to tak naprawdę dostaniemy coś na plusie, na pewno, coś dodatniego. Tak? To oznacza, funkcja przyjmuje wartość nieujemne, to oznacza, że tak naprawdę my obliczyliśmy sobie objętość pewnej bryły. Od dołu ta bryła ograniczona jest płaszczyzną oxy, od góry płaszczyzną z równa się x plus y, to jest ogólnie powierzchnią o równaniu takim, jak ta funkcja to nam przedstawia, czyli z równa się tyle, u nas z równa się x plus y, a w tym przypadku z równa się x plus y, to jest po prostu płaszczyzna, tak? I wszystko dzieje się na tym prostokącie, czyli x od jedynki do trójki się zmieniają y od 0 do 2. Objętość takiej bryły jest równa 12. No i oczywiście jednostek sześciennych, tak? No, 12 czegoś. Dobra. Proszę Państwa, lecimy sobie dalej. Co nas interesuje dalej? No dalej, proszę Państwa, chcielibyśmy troszeczkę rozszerzyć tę definicję. W jaki sposób tę definicję będziemy rozszerzać? Będziemy obliczać całkę po zbiorze ograniczonym, pewnym zbiorze ograniczonym. No jak to wygląda? Rozważmy sobie sytuację, w której mamy funkcję, funkcję f, funkcję dwóch zmiennych, o ja to tak podkreślę, i mamy pewien zbiór, która to funkcja określona jest na zbiorze D. Mamy pewien zbiór D zawarty w R2, oczywiście nie pusty zbiór, ograniczony. 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 To znaczy ten zbiór jest jakiś, o taki, no trochę powyginany, ale to nic. Ważne, że ograniczony. Proszę Państwa, skoro ten zbiór jest ograniczony, to na pewno możemy go zamknąć, możemy go ograniczyć pewnym prostokątem. Tu mamy zbiór D, a ten prostokąt to będzie zbiór P. I teraz, uwaga, uwaga, my umiemy obliczyć całkę po zbiorze P, po prostokącie, po zbiorze D, tym jakimś ograniczonym, być może bardzo powyginanym, nie potrafimy. To jest taki sprytny pomysł, że zdefiniujemy sobie funkcję f wielkie w sposób następujący. To będzie albo, ta funkcja będzie przyjmowała albo wartości tej naszej funkcji f małe, albo nic, znaczy zero, kiedy to będzie funkcja f małe. Ano wtedy, kiedy te x, y, te argumenty będą należeć do zbioru d. A w sytuacji, kiedy nie będą należeć do zbioru d, to znaczy będą należeć do zbioru P minus D, całej reszty. Tu jest minus, tak? To będziemy mieli 0. To powoduje, proszę Państwa, że nasza całka, w ten sposób obliczamy sobie całkę naszej, po zbiorze D, naszej funkcji F małe i ta całka jest, będzie równa, zgodnie z definicją, będzie równa tej całce po zbiorze P naszej funkcji f wielkie.
to nie ma znaczenia, jaki zbiór P weźmiemy, bo i tak poza zbiorem D, na tym prostokącie P, ale poza zbiorem D, kładziemy 0, więc to nie będzie miało wpływu, to 0 nie ma wpływu na wartość całkiem. Bardzo sprytne podejście, ładnie pokazujące, jak można rozszerzyć pojęcie całki na dowolny zbiór ograniczony. Oczywiście tu pojawiają się pewne problemy, no bo definicja elegancko super poszła, tylko teraz no weź i oblicz tę całkę, tak? Jak to zrobić? Tu, drodzy Państwo, wprowadza się pojęcie obszaru normalnego. O co chodzi? Okazuje się, że no nie zdefiniować tak łatwo, to sobie możemy po każdym dowolnym zbiorze ograniczonym tę całkę niby już zdefiniowaliśmy, nawet nie niby, tylko całkiem solidnie to zrobiliśmy, ale obliczenie wartości tej całki to jest inna bajka, to jest, kochani, sytuacja radykalnie trudniejsza. I tutaj, proszę Państwa, musimy najpierw wprowadzić pojęcie obszaru normalnego. Uwaga, obszar normalny to będzie taki obszar. Obszar normalny, uwaga, względem osi OX. No, jak mówimy obszar normalny względem osi OX, to od razu może nam się zapalić czerwona lampeczka i aha, to znaczy, że za chwilę będzie obszar normalny względem osi OY. No tak, będzie. Ale tu o tej normalności obszaru mówimy, proszę Państwa, na płaszczyźnie, zdecydowanie. Czyli jakiś zbiór D. Co to, co nas interesuje? Z względem osi OX weźmy sobie sytuację taką, tylko ja wezmę tu. O właśnie, to jest ta sytuacja, którą tu Państwo, mam nadzieję, teraz widzicie. Ja to szybko skopiuję do tego naszego obszaru. O, do tego miejsca, pojęcie obszar w takim ujęciu niematematycznym teraz ująłem, tak, skopiuję do naszego obszaru. Proszę Państwa, czyli interesuje nas tak naprawdę sytuacja taka, żeby ten zbiór D można było przedstawić w takiej postaci. Kurde, co to jest? Jak to rozumiem? To jakieś zapisy. Słuchaj, mamy obszar normalny względem osi OX, to taki obszar, gdzie X zmieniają się normalnie. Kurczę, normalnie, czyli jak? Ano od liczby do liczby, od A do B. Normalnie dla nas to tyle będzie oznaczało. A Y zmieniają się od pewnej funkcji G do pewnej funkcji H. Funkcja G, funkcja H to są funkcje jednej zmiennej. One od X zależą, tak? Te funkcje są ciągłe. Na przykład, słuchaj, jak mamy obszar normalny, czyli mamy sytuację taką, tutaj coś się wygina i to jest ta nasza funkcja H, tu też się być może coś wygina i to jest ta nasza funkcja G, ale jak to wszystko siedzi w układzie współrzędnych, już dorysuję to, powiedzmy, to tutaj mamy A, to tutaj mamy B i cały ten obszar, zobacz, no on jest trochę powyginany. Ten obszar to jest obszar D, dokładnie tak zapisany. To jest obszar D. No obszar normalny względem osi OX, bo X zmieniają się od liczby do liczby. Proszę Państwa, zobaczcie geometrycznie, co to oznacza. To oznacza ta normalność względem osi OX, to jest OX, OY, oś, oczywiście, względem osi OX normalność oznacza tyle geometrycznie, że jak weźmiemy sobie prostą prostopadłą do tej osi OX, u mnie trochę krzywo wyszło, ale jest, ale na przedziale otwartym od AB, otwarty przedział, tak? Na brzegu nie, otwarty przedział. To ta prosta przecina nasz brzeg naszego obszaru dokładnie, zobacz w ilu punktach, dwóch. Gdziekolwiek byśmy nie chcieli, to mają być dwa punkty.
A to może trochę niedokładnie narysowałem tę funkcję G, ale mają być dwa punkty. Dokładnie dwa punkty. To oznacza, że ten obszar jest normalny ze względu na oś OX. A jakby było, że gdybyśmy chcieli powiedzieć o zbiorze, o obszarze normalnym względem osi OY, a no w drugą stronę, obrazek, już rysuję. Zobacz, jak tam było. Aha, Y są od C do D, to znaczy, proszę Państwa, X jakoś tam się zmieniają, ale Y tutaj są bardzo eleganckie. To jest nasz obszar normalny względem osi OY. Tu jest oś OX, tu mamy oś OY. Bo to Y zmieniają się od liczby do liczby, a X jakoś się wygina to z lewej, z prawej strony. X od funkcji do funkcji. I teraz jakbyśmy wzięli sobie prostą prostopadłą, mówię o interpretacji geometrycznej, prostą prostopadłą do tej osi OY, to brzeg przecinany jest w dokładnie dwóch punktach. Analogicznie jak przedtem. Oczywiście bierzemy tak samo jak poprzednio, przedział o 2. Dobra? No dobrze, fajnie. No i co z tego? Co to nam daje, jeżeli chodzi o obliczenie całki oznaczonej? Ano, drodzy Państwo, teraz jak mamy sytuację taką, uwaga, twierdzenie bardzo ważne, super ważna sprawa, teraz wszyscy są, do tej pory byli wszyscy super skupieni, a teraz to już w ogóle super max, a mianowicie, drodzy Państwo, tylko sobie tu zaznaczę, o już, mamy funkcję ciągłą na obszarze normalnym, jeszcze jedna uwaga, to twierdzenie jest tak naprawdę dwuczęściowe, de facto tu się mieszczą w nim dwa twierdzenia. Zobaczcie, mamy funkcję ciągłą na obszarze normalnym, tym D takim, czyli co, on jest normalny względem osi OX, to znaczy X są od liczby do liczby, a Y od funkcji do funkcji. To co wtedy? Możemy przejść na całki iterowane i to jest to. To jest to. Tylko uwaga, rzecz super ważna, a mianowicie całka od A do B, od liczby do liczby, ta całka jest tu jako pierwsza zapisana, to ona jest na zewnątrz. Całka po x-ach, bo x-y zmieniają się od liczby do liczby, bo mamy do czynienia ze zbiorem normalnym względem osi OX, dlatego ta całka jest zapisana na zewnątrz, a w środku mamy całkę po Y, bo po Y całkujemy w jakich granicach? Ano od funkcji do funkcji. Czyli tu najpierw obliczamy to, co jest w środku, a z tego wyniku obliczamy tę całkę zewnętrzną, zapisaną na zewnątrz. Więc w wyniku otrzymamy liczbę. Tam w wyniku nie będzie nigdzie x, nie będzie y, to już będzie liczba 5, 8, 0, minus 7. Ale gdybyśmy mieli, proszę Państwa, i teraz patrzymy na drugą sytuację, całkę, mamy funkcję znów D określoną, zdefiniowaną ciągłą na zbiorze na obszarze normalnym, ale względem osi o y, bo to y zmieniają się tym razem od liczby do liczby, od C do D, a X od funkcji do funkcji, to odwracamy sytuację. To znaczy co? To znaczy, że nasza całka podwójna będzie równa i przechodzimy do całek iterowanych na zewnątrz, czyli ta jako pierwsza całka zapisywana jest całka po Y, a bo Y zmieniają się od liczby do liczby, czyli a w środku całka po X, bo X od funkcji do funkcji. Słuchaj, zasada super ważna, żelazna zasada, a mianowicie jak masz, jak x, czy y, nieważne, to co się zmienia od liczby do liczby, to ma być na zewnątrz, całka ta ma być na zewnątrz zapisana. No dobra, no to co, trzeba by jakieś rachuneczki, tak, przeprowadzić, zobaczyć co tam, jak to się liczy, co tam z tego wychodzi. Proszę Państwa, no to mamy przykładzik kolejny, numer 2 na dzień dzisiejszy i teraz już powolutku tych przykładów będzie coraz więcej, ale jeszcze coś zobaczymy, że będziemy musieli tutaj dorzucić do tych naszych całeczek, bo to co mamy to wciąż za mało, żeby obliczać te fajne całki, które nas będą interesowały. Ale najpierw,
Przykładzik, proszę Państwa, obliczymy sobie taką całkę. Całka podwójna po zbiorze D, funkcja x plus 2, dx, dy, gdzie, drodzy Państwo, gdzie D jest następującym zbiorem i to już nie będzie prostokąt. To nie będzie prostokąt. Zobacz, y większe równe od minus x, mniejsze równe od x minus x kwadrat. Pierwsza myśl, jaka tu może się pojawić, to o chwila, gościu, co jest grane? No a jak x się zmieniają? Kurde, nie jest napisane w ogóle. Jest! Gdzie? Pamiętacie, ja lubię sam ze sobą gadać, więc sobie trochę podyskutuję. No gdzie się zmienia to x? No tu jest to napisane. No ale nie jest napisane tak, że x są większe równo od czegoś, mniejsze równo od czegoś. No właśnie, nie jest, ale zaraz to wykombinujemy. Proszę Państwa, możemy wykonać sobie obrazek, rysuneczek naszego zbioru D. Zobaczmy. Y mają być większe równe od minus x. No tu powiedzmy sobie gdzieś tam jakaś jedyneczka, tu też niech będzie jedyneczka na osi, tutaj zero. Czyli najpierw narysujemy prostą y równa się minus x. Y równa się minus x, tak? Czyli ten fragment nas interesuje. Czyli w zero, to prosta jest, tak? Dla x równego 0 będzie wartość 0, dla x równego 1 mamy wartość minus 1, czyli tutaj wykres wygląda o ten sposób. Rysuję jeszcze troszkę. Poszło elegancko, jest. Y równa się minus x. Co dalej? Która część płaszczyzny nas interesuje? A no tu mamy pokazane. Y większe równe od minus x, większe równe, czyli do góry. Ja nie będę zamalowywać tego, żeby proszę Państwa tu nie zamazać na razie. A teraz to rysujemy? Y równa się wykres takiej linii. Y równa się x minus x kwadrat. Co to będzie? No parabola, ramiona do góry czy do dołu, no przed x kwadrat jest minus, czyli ramiona do dołu, miejsca zerowe, to znaczy kiedy to się zeruje, no jak wyłączysz sobie x przed nawias, to masz x razy 1 minus x, czyli x jest zerem lub jedynką, czyli tu i tu się zeruje, a wartość jaka będzie? No, ramiona do dołu, przepraszam, ramiona do dołu, bo przed x kwadrat, jak powiedziałem wcześniej, mamy ujemne, czyli mamy, proszę Państwa, wykresik taki. Taki mamy wykresik. Taki wykresik. Proszę Państwa, czyli chodzi o ten, tu do góry też ten kawałek, o ten zbiór nam chodzi. To jest nasz zbiór D. No dobra, no to x od ilu do ilu się zmieniają? No właśnie, a no od tego do tego miejsca. A ile tu jest to miejsce? No, ale skąd to się bierze, ten punkcik? A no proszę Państwa, kochani, no te linie się przecinają, czyli nas pierwsze współrzędne tych punktów oczywiście interesują, no bo na x, tak? No to takie równanie musimy rozwiązać. Wszystko na lewo, czyli mamy x kwadrat, minus 2x równa się 0, no to widać już, co my tutaj dostaniemy. X jest zerem lub dwójeczką, czyli x będą od zera do dwójeczki. To znaczy, że proszę Państwa, kochani, my możemy nasz zbiór D zapisać w takiej postaci. Wiem, że tu trochę do góry słabo widać, ale już przesuwam, o może tak. X jak się zmieniają? Ano od zera do dwójeczki. A jak się zmieniają Y? No masz to góry napisane tu. Są większe równe od minus X, mniejsze równe od X minus X kwadrat. I ten zbiór do góry tu zapisany i ten zbiór tu na dole zapisany, to jest to samo. To jest to samo. Tylko, że ta postać na dole, czasem się mówi o postaci normalnej, to znaczy takiej, gdzie wyraźnie widać, że ten zbiór jest normalny względem osi x, bo x zmieniają się od zera do dwójki. Uwaga! To jest coś bardzo ważnego teraz powiem.
ten zbiór D jest też normalny względem osi o Y. No jak, panie kochany, gdzie normalny względem osi o Y? Przecież Y nie są od liczby do liczby. A, kochany, i tu się mylisz. Właśnie, że są. Można by tak zapisać, żeby były, ale uważaj, jak x-y zapisaliśmy od liczby do liczby, od 0 do 2, to y-ku już tak się zapisać nie da. Od funkcji do funkcji są. A gdybyśmy y-ki zapisali, że się zmieniają od liczby do liczby, to x-y wtedy musiałyby się zmieniać od funkcji do funkcji. Ok? Trudne? Trudne, chyba tak. Proszę Państwa, ale geometrycznie już chyba jest łatwiej, bo zobaczmy, że ten zbiór jest normalny także względem osi o Y. Jakbyśmy sobie wzięli jakąś prostą prostopadłą do tej osi o Y, to brzeg obszaru przecinany jest w dwóch punktach. Pamiętajcie, że bierzemy z przedziału otwartego, tak? Otwartego. W dwóch punktach byłby przecinany brzeg. Czyli no tak, jak to było geometrycznie powiedziane, że geometrycznie tyle właśnie oznacza normalność zbioru na płaszczyźnie oczywiście względem osi o Y, tak? No dobra. A jak w końcu tę naszą całkę, wróćmy do naszej całki, jak tę całkę obliczymy? Przepiszę jeszcze raz tę całkę, przepisuję, jadę na dół, już patrzymy na ten zbiór D, tutaj, będę go sobie oglądać, jest. Nasza całeczka to było x plus 2, dx, dy. I co robimy? Możemy przejść do całek iterowanych. Uważaj! X są od liczby do liczby, czyli jako pierwsza ta całka się pojawia. Od liczby do liczby, a w środku coś dopiszemy. Od 0 do 2 to x się zmieniają. A w środku co dopiszemy? Ano całkę po y, z czego? Ano z naszej funkcji, w jakich granicach? No kurde, tak jak się zmieniają y, a od ilu się zmieniają? Ano od minus x-a do tego, czyli do x minus x kwadrat. Tak się zmieniają. I co robimy? Ano obliczamy, ale jak obliczamy? Od środka sobie tę cebulę obieramy. Takie warstwy są, prawda? Jedna warstwa, druga warstwa. Pamiętacie, jak o pochodnej funkcji złożonej opowiadałem, to też mówiłem, że trochę podobne jest do obierania cebuli, tylko od środka jakbyśmy ją obierali. Całka, pamiętacie, wtedy powiedziałem, że podobna jest do cebuli ta pochodna, w obliczaniu pochodnej funkcji złożonej. I tu dla całki podobnie, z dwóch powodów. Pierwsze warstwa po warstwie, a drugie tak jak przy cebuli, czasem się przy tym płacze, no ale mam nadzieję, że już nie płaczecie ani przy pochodnych, ani przy całkach płakać nie będziecie, rzecz jasna. Ta zewnętrzna całka została przepisana przeze mnie. Obliczamy sobie całkę po y, czyli całka x-a po y to jest xy. Dodać całka dwójki po y to jest 2y. W granicach całkowania przepisujemy je, te granice całkowania. I ta całka zewnętrzna jeszcze raz przepisywana jest. Nic z nią nie zrobiłem. A teraz obliczamy sobie całeczkę w tych granicach całkowania, czyli zamiast y ładujemy górną granicę całkowania. Uważaj, bo to będzie nie takie proste, żeby się nie pomylić. X razy x minus x kwadrat dodać 2 razy y, to znaczy x minus x kwadrat, odjąć i w nawiasach ja to zapiszę. Wiecie co, muszę tu trochę zmazać, nie dlatego, że się pomyliłem, bo się nie pomyliłem, jest wszystko ok, tylko trochę mało miejsca, za mało miejsca, tak, tego tak dużo jest, niestety. Gdzieś tu daleko zapiszę dx, tak? A tu odjąć co? Zamiast y podstawiamy dolną granicę całkowania, ale wszystko w nawiasach, bo przed wszystkim ten minus jest. Czyli mamy x razy minus x, dodać, bo tyle jest przed dwójką, zamiast y, 2 razy y, czyli 2 razy minus x. Drodzy przyjaciele, trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby tu czegoś nie pomieszać, żeby się nie pomylić. Po kolei wymnażamy, dodajemy, odejmujemy, redukujemy, upraszczamy, co się da. Jedziemy.
Zobaczę, czy tam pytania jakiegoś nie ma. Na razie na czacie nic nie widzę, żeby się pojawiło jakieś pytanie, no to lecimy do góry. Mam nadzieję, że nie macie pytań nie dlatego, że nie wiadomo o co zapytać, tylko dlatego, że rozumiecie całą tematykę. Lecimy, mnożymy. X razy x. X kwadrat. X razy minus x kwadrat. Minus x do trzeciej. Dalej. 2 razy x, czyli 2x. 2 razy minus x kwadrat, minus 2x kwadrat. I teraz uważaj, tu masz minusa, tu jest minus. Czyli x razy minus x to jest minus x kwadrat i jeszcze minus, czyli plus x kwadrat. A tu co jest? Dodać. 2 razy minus x, czyli minus 2x i jeszcze minus, czyli... Uff, poszło. No to teraz patrzymy, co tu nam się uprości. X do trzeciej zostaje z minusem. Minus x do trzeciej. X kwadrat tu jest, tu jest, tu jest. O, elegancko, widzisz? X kwadrat, dodać x kwadrat, to jest 2x kwadrat, odjąć 2x kwadrat, poszło, zredukowało się. I zostały same x, 2x plus 2x, 4x, odjąć, równa się. I co dalej? No zwykła całka oznaczona, tutaj nic się jakiegoś dziwnego, zaskakującego pojawić nie może. Zwykła całka oznaczona, ale policzmy ją do końca. Czyli w wykładniku dodajemy jedynkę, odwracamy ten wykładnik, czyli minus 1 czwarta x do czwartej. Całka z 4x to jest 2x kwadrat w granicach całkowania od 0 do 2. Podstawiamy najpierw górną granicę całkowania, czyli mamy minus 1 czwartą razy. Od razu podstawmy sobie 2 do potęgi czwartej. Pamiętacie, jak to jest tam 2 do czwartej, no 16, nie? Dodać. I teraz zamiast x dwójeczkę, 2 do drugiej to jest 2 razy 2 to jest 8. Odjąć i zamiast x podstawiamy dolną granicę całkowania, czyli 0. Tyle tylko, że tu wyjdzie 0. W rezultacie mamy minus 1 czwarta razy 16 to jest minus 4 plus 8, czyli całutka czwóreczka. O, na egzaminie mi się przydało. Nie, u was będą piątki, to by się czwórka tu za słabo. Mamy, nasza całka jest równa 4. Proszę Państwa, potrafimy obliczać całkę. Czy jakieś pytanko? Czy jakieś pytanko? To napiszcie na czacie, że nie macie pytań. Bo już zaczynam wątpić, czy czat działa. Nie ma pytań. Konrad napisał dzięki. Dobra, okej, okay, spoko. Spoko, znaczy czat działa. Czat działa. Nie ma pytań. Okej. Dobra, już starczy. Jak nie ma pytań, jak brak pytań, to teraz popłynęliście. Dobra, słuchajcie. Lecimy dalej. Co dalej? Jak sobie popatrzymy, to nas interesować będą też inne zbiory, proszę Państwa. Te inne zbiory to obszary regularne. To znaczy co? Już Ci mówię. A tu nie jest jakoś mocno skomplikowane. Nie. Tutaj dosyć prosto z tymi regularnymi pójdzie. To znaczy, słuchaj, wyobraź sobie sytuację, o, rozważmy taką sytuację. Mamy taki zbiór. Taki. O, to może jakieś prawie półkole by było, nie? Połowa pierścienia, przepraszam. Czy to jest zbiór normalny względem osi OX? Tak. Jakbyśmy narysowali sobie jakąś prostą prostopadłą do osi OX, no to brzeg byłby cię, obojętnie gdzie byśmy rysowali, ale tu na przedziale tym otwartym, to brzeg byłby cięty w dwóch punktach. Ale jakbyśmy narysowali prostą prostopadłą względem osi OY, czyli do osi OY, o, na przykład tu, a, widzisz, jeden, drugi, trzeci, czwarty punkcik. To nie jest zbiór normalny względem osi OY.
ale względem osi OX jest, więc moglibyśmy normalnie całeczkę sobie śmigać, tak, względem osi OX. No dobra, ale przecież jak sobie narysujemy taki ten pierścień, to co, on jest normalny względem osi OX? Nie! Tu jakbyś przez środek jechał 4 punkty, brzeg jest w 4 punktach wcięty, a względem osi Y jest normalny? No też nie, no bo analogicznie. Ale możemy wziąć sobie nożyczki i przeciąć na przykład tak. I teraz mielibyśmy jeden zbiór, ten ograniczony i wskazany na czerwono, i drugi zbiór, ten, o tutaj, to jedno święcie, ten na niebiesko zaznaczony i moglibyśmy, proszę Państwa, obliczyć całkę, powiedzmy, że to jest jakiś tam zbiór D1, a ten czerwony, jak się domyślają wszyscy, D2, to wówczas całka podwójna po zbiorze D, no już za, na czerwono zacząłem, niech będzie D2 z naszej funkcji, jakiejś tam, plus całka podwójna po zbiorze, na niebiesko, ładnie jest, piszę, D1 tej naszej funkcji, to byłaby po prostu ta suma, to byłaby całka po zbiorze D. D to jest cały pierścień, D to cały jest, tak? D, zbiór D to jest D1, suma D2. Tej naszej funkcji. Słuchaj, czyli co? Możesz sobie wziąć, przepraszam, możesz sobie wziąć nożyczki i ten zbiór przecinać na kawałki, malutkie kawałki. Słuchaj, wzięcie, to moje sformułowanie, to co powiedziałem, że możesz wziąć nożyczki, to jest bardzo dobry pomysł, żeby tak mówić. Dlaczego? Dlatego, że jak przecinasz, to te obszary nie mogą się nakrywać, nakładać. One mogą się tylko brzegami dotykać. Tylko brzegami. A jak rozcinasz nożyczkami, to tak będzie. To dokładnie tak będzie. Czy my możemy podzielić ten zbiór tylko na dwa kawałki, czy możemy na 3, 4, 58? No przecież ten czerwony znowu możesz ciąć, jakbyś chciał. A ten niebieski, no tak samo, tak? Na wiele różnych kawałków można sobie ciąć i wszystko jest ok. No dobra, ale kochani, to wszystko to jeszcze jest pikuś. To jest jeszcze nic. Teraz przejdźmy do znacznie ciekawszego twierdzenia. A mianowicie takiego. Zobaczcie. O, jeszcze jadę dalej, ostro jadę, ostro jadę. Przechodzimy do pojęcia związanego z układem biegunowym. Co to jest ten układ biegunowy? A za chwilę to twierdzenie zapowiadam. Układ biegunowy, proszę Państwa, to jest trochę taki inny sposób adresowania punktów. O czym człowieku mówisz? Adresowania punktów? Jakie adresowanie? No, spokojnie, zobacz. Mamy układ współrzędny, zwykły, prostokątny, kartezjański układ współrzędny, stara historia, wszyscy jesteście ekspertami z tego, jak bierzemy jakiś punkcik, to jakie on ma współrzędne, no jakiś tam powiedzmy sobie x1 i druga współrzędna y1, czyli możemy zapisać, że to jest x1, y1. Ale my możemy ten, i ja mówię tak, słuchaj, adresowanie dla mnie to jest podanie współrzędnych, opisanie jednoznacznie tego punktu. Czyli słuchaj, jak podam dwie liczby x1, x2, jakieś powiedzmy 5, 7, to wiem, że tutaj jest właśnie powiedzmy o 5, a tu 7, to ten punkt ma właśnie takie współrzędne, umiem go narysować. Dobrze go zaadresowałem, trafię do niego, trafię w to miejsce. Ale żeby trafić w to miejsce, w ten punkt, ja mogę przekazać zupełnie inne informacje. Pamiętacie, jak było przy liczbach zespolonych? No wiem, co teraz sobie pomyśleliście, liczby zespolone, człowieku, też jeszcze wcisnąć tutaj do całek, to będzie jasne. Nie, nie będziemy wciskać liczb zespolonych do całek, ale pewien pomysł wciśniemy, tak na marginesie, tutaj całki dla zespolonych punkti też można by obliczać, ale tu pomijamy temat.
Proszę Państwa, odcinek. Długość tego odcinka. R. Mówimy o promieniu wodzącym punktu. I taki kąt. Fi. I taka para R, Fi. I to jest ten układ biegunowy, układ biegunowy, współrzędne biegunowe. Układ biegunowy. Biegunowy. Tu jest biegun i sobie z tego biegunu bieguna odpowiedni kąt i odległość mierzymy. Czyli podajemy współrzędne biegunowe. I to są te współrzędne biegunowe. Czyli odległość naszego punktu od początku układu współrzędny. To jest jedna informacja. Druga informacja, taki kąt. Czyli kąt, jaki tworzy nam ten odcinek z dodatnią półosią X, tak? Tą osią, półosią. Ktoś powie, no facet, ale po co to wprowadzę? No to kurde, no to pokręcone jest. No to nie można tak ograniczyć się do tego układu biegunowego i będzie wszystko ok. Do tego układu kartezjańskiego, tego co mieliśmy do tej pory, tak? I wszystko będzie ok. Słuchajcie, okazuje się, że wprowadzenie układu biegunowego jest genialnym pomysłem. Genialny pomysł. To jest po prostu rewelacja w pewnych przypadkach, w pewnych sytuacjach. Jakich sytuacjach? A już ci mówię. Zobacz, jak sobie weźmiemy i rozważymy taki zbiór. No, kawałek płaszczyzny, no tam zbiór D, niech to będzie tak, że x kwadrat plus y kwadrat jest mniejszy równy 1. Co to jest? Koło. Ośrodków początku układów współrzędnych w promieniu 1. Tak? O, moje koło mało okrągłe, nie? No, sorry, przepraszam. No dobra, wiadomo to, nie? Wiadomo. Wiecie co? Tu jest x, tu jest y, a ja pokażę, jak z tym kołem przejść na prostokąt. O, prostokąt, człowieku, a o czym ty mówisz? Przejdziemy sobie na współrzędne biegunowe. Okazuje się, proszę Państwa, że przejście pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi a biegunowymi opisane jest w taki sposób. Uwaga, x równa się r cosinus phi. Co to jest r? To jest razy, tak? R, a to jest ten promień wodzący punktu, a phi to jest ten kąt, o którym mówiliśmy. Pamiętasz? Już tu patrzę. Pokazuję Ci jeszcze raz. To na czerwono. Tutaj. OK? Czemu ja powiedziałem? Ja nawiązałem do liczb zespolonych, bo przecież to R to byłaby każdą liczbę zespoloną, możemy utożsamić z punktem płaszczyzny, nie? Czyli to z tym, z punktem płaszczyzny. R to byłby moduł tej liczby, a phi to byłby jej argument główny. Ale już zapominamy o zespolonych. No, może nie zapominamy, ale przechodzimy do układu biegunowego. Y równa się R razy sinus phi. I takie przekształcenie przeprowadza nas pomiędzy tymi układami, układem kartezjańskim a biegunowym. No ale panie, no to kurde, jak to wygląda ten układ, ten zbiór D z punktu widzenia układu biegunowego? Proszę Państwa, patrzmy teraz na to koło, tak, że potrzebujemy opisać R i potrzebujemy opisać phi. R, czyli dowolny punkt, jaki byśmy wzięli sobie z tego kółka, to jego promień, to znaczy jego promień wodzący tego punktu, czyli odległość. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć. Promień punktu. To jak duży ten punkt jest? No nie. To chodzi o promień wodzący tego punktu, czyli jego odległość od początku układów współrzędnych. Od ilu do ilu będzie? Ano od zera do jedynki. To jest jeden, nie? Do jedynki. Od zera do jedynki, ale obojętnie jaki kąt byśmy nie wzięli, i teraz to, co powiem, może być trudne. Obojętnie jaki kąt byśmy nie wzięli, to tu się x-y zmieniają od zera, idziesz cały czas do jedynki. A jakbyśmy wzięli sobie taki, to też od zera, idziesz do jedynki. A jakbyśmy wzięli taki, to też od zera, idziesz do jedynki. Cały czas tak samo. Cały czas tak samo. No to kochani, a jak się kąt zmienia?
od dodatniej płosioicz, no to jadę, 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 aha, czyli od zera, nie? Jadę, 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 jest super, czyli do dwóch, koniec już. Czyli zbiór delta był już w tym układzie biegunowym, tak? To jest to przejście. Zbiór delta w układzie biegunowym to jakieś tam pary RP, tak? Takie, że co? Jak się zmienia R? Ano R zmienia się od 0 do 1, a jak się zmienia pi? Ano od 0 do 2 pi. Hej. Słuchaj. Kurde, ale jakby ten zbiór delta chciał narysować tak, że tu mam oś R, tu mam oś fi, to R od 0 do 1, a fi od 0 do 2 pi. Znaczy mam prostokąt. Co? Prostokąt? Znaczy to kółko, które tu mieliśmy, przeszło nam na prostokąt. No, to nie jest tak, że nasze koło stało się prostokątem, tylko pokazaliśmy, jak można je przekształcić na prostokąt. A czemu prostokąt dla nas jest fajny, wygodny, elegancki? A bo my potrafimy bardzo dobrze obliczać całkę po prostokącie. Radzimy sobie, tak? Jedna współrzędna zmienia się od liczby do liczby od 0 do 1, w tym konkretnym przypadku. Druga od liczby do liczby od 0 do 2 pi. To jest bardzo wygodne. Ale proszę Państwa, takie przekształcenie oczywiście niesie za sobą pewne konsekwencje. Ktoś powie, kurde, nie no Panie Profesorze, zamieniać to te x, y, a tu się pojawią funkcje trygonometryczne, cosinus pi, Pan będzie nam wciskał tutaj takie kity, że to łatwiejsze będzie? Kitu wciskać nie będę, ale to będzie łatwiejsze w wielu przypadkach. Ale uważaj, to nie jest tak, że zawsze teraz będziemy przechodzić na współrzędne biegunowe. No nie, no to musisz się opamiętać. To nie jest tak, że zawsze będziemy przechodzić. No nie. We właściwych sytuacjach. A jakie są te, jakie będą te właściwe sytuacje? No to za moment, powoli. Ale zanim to powoli nastąpi, jeszcze zerknę na czat, czy coś się pojawia, nie, a przewrotownik, Konrad, no super. Jaka sytuacja nas interesuje? Proszę Państwa, zamiana zmiennych, przejście na współrzędne, inne współrzędne, do innego układu współrzędnych sobie przejdziemy. W szczególności my głównie, przede wszystkim wykorzystywać będziemy przy obliczaniu całek podwójnych układ biegunowy, ale nie tylko tak musi być. Zobaczcie, jak to jest. Ogólnie twierdzenie, jak wygląda. No twierdzenie mówi nam tyle. Słuchaj, jak masz funkcję f określoną na zbiorze d kawałek płaszczyzny, tak? Zbiór regularny jakiś, o wartościach rzeczywistych, i mamy, że x to jest jakaś funkcja, która zależy od u od v, czyli x to jest funkcja dwóch zmiennych, zależy od u oraz od v. Y też. I te funkcje x, y to są funkcje klasy C1, to znaczy mają pochodne, te pochodne są ciągłe. Sytuacja, która u nas będzie miała zawsze miejsce, więc jest ok. To proszę Państwa, i te funkcje określają nam, opisują nam przejście pomiędzy obszarem delta a zbiorem D. Uważaj, poczekaj. To znaczy u nas, kochani, te funkcje, o których tam mowa, to są te funkcje. To chodzi o te przekształcenia, o to podejście, o to podejście. X to jest funkcja, tam UV ogólne niezmienne, a u nas RFI, bo układ biegunowy, tak, w tym przypadku. Dobra, ale to nie byle co ma być. Musi być jeszcze, proszę Państwa, coś takiego ma być różne od zera. Co to kurde jest? Drodzy Państwo, to jest Jakobian od nazwiska matematyka. Jakobian, wyznacznik tu pionowe kreski, czyli wyznacznik tej macierzy, która tu w środku jest zapisana, ma być różne od zera, a co tu jest? Ano pochodna cząstkowa x po u w pierwszym wierszu,
pochodna po V, czyli pochodne cząstkowe pierwszego rzędu po obu zmiennych funkcji x, a tu funkcji, w drugim wierszu funkcji y. To wówczas ta nasza całka podwójna jest równa takiej całce. Ktoś powie, no to facet uprościł pan, panie profesorze, niesamowicie. Po lewej stronie była całeczka podwójna, taka całkiem niekrótka, w miarę krótka, tak? A po prawej stronie całka, no też podwójna po zbiorze delta, tu jakieś UV się pojawia, jeszcze coś w pionowych kreskach. I o co to kurde w ogóle jest? Drodzy Państwo, ta całka po prawej stronie będziemy prostsza będzie. No, oczywiście, czy zawsze będzie prostsza? No nie! My stosować będziemy to twierdzenie wtedy, o twierdzeniu o zamianie zmiennych w całce podwójnej, wtedy, kiedy coś ono nam da, w czymś nam pomoże. Jak to będzie wyglądało na konkretnym przykładzie? Za chwilę przykład, a tutaj najpierw ogólna sytuacja, sytuacja dotycząca układu biegunowego, a za chwilę jeszcze inne współrzędne, tak? Inne rodzaje. Przejście na współrzędne biegunowe, no tutaj to przejście x równa się r cosinus phi, y równa się r sinus phi. Było, pisałem, mówiłem, a tutaj jak sobie ten jakobian będziemy obliczali, jak będziemy go obliczali, te pochodne, to kochani, na skos odjąć i w drugą stronę mnożymy. Tam dojdzie do jedynki trygonometrycznej, pojawia się. Jedynka trygonometryczna, pamiętacie jedynkę trygonometryczną? Ano sinus kwadrat fi plus kosinus kwadrat fi. To jest jeden. Dlatego tu wartość tego jakobianu, tu w środku w tym wyznaczniku są sinusy i kosinusy. Ale uwagi na jedynkę trygonometryczną, tu już samo r będzie. Nic już się więcej nie pojawi. Tylko r, tylko ten jakobian. My moglibyśmy przechodzić na współrzędne eliptyczne, takie przekształcenie. Współrzędne mogłoby być przesunięcie równoległe, takie przekształcenie, ale proszę Państwa, i mogłyby być inne jeszcze. Ale nas interesować będzie przede wszystkim przejście na współrzędne biegunowe, a jak to będzie wyglądało, jeszcze zdążymy przed przerwą, przed końcem, nie przed przerwą, przed końcem, do 9:30 mamy. Proszę Państwa, już ciach. Dobra, jaki przykładzik? Chyba ostatni przykład na dzisiaj. Mam nadzieję, że zdążymy z nim. Oblicz całkę podwójną. Oblicz całkę podwójną po zbiorze D. Pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat dx dy. Gdzie D czym jest? Ano, zobacz sobie. To jest coś takiego, to jest coś takiego. X kwadrat plus y kwadrat mniejsze równe od 4, to już wszyscy wiedzą, czym jest nasz zbiór D, mam nadzieję. No tak, no koło środku, początku układów współrzędnych, promieniu pierwiastek z 4, czyli promieniu 2. Od razu pojawia się naturalne pytanie. Jak ja mówiłem, że przejście na współrzędne biegunowe będziemy wykonywać wtedy, czy w ogóle po twierdzeniu o zamianie zmiennych, wtedy będziemy wykorzystywać, gdy to nam pomoże, kiedy to nam pomoże w obliczeniu całki, no to pytanie, po czym mamy poznać, że to nam pomoże? Proszę Państwa, dwie rzeczy. Pierwsza, zbiór D, jak będzie kołem, wycinkiem koła, pierścieniem, wycinkiem pierścienia, to jest już sygnał, że aha, chyba będzie trzeba zastosować, czy można będzie, coś nam pomoże. Skorzystamy z tego przejścia na współrzędne biegunowe. Ale jeszcze jedna sprawa. Funkcja odpowiednia, funkcja. A co to znaczy funkcja odpowiednia? Słuchajcie, no i teraz to, co powiem, to w ogóle magia będzie. A mianowicie, słuchaj, no przechodzisz na współrzędne biegunowe wtedy, kiedy warto to zrobić. A kiedy warto to zrobić? A no jak po przejściu będziesz umiał obliczyć tę całkę już w tych nowych współrzędnych. No ale no, zanim nie przejdę, to nie będę wiedział, czy umiem obliczyć. Błędne koło. Nie do końca. Tutaj doświadczenie będzie nam bardzo wskazywało, pomagało mnóstwo. Mianowicie, tak jak powiedziałem, jak będzie koło, wycinek koła, pierścień, wycinek pierścienia, to tam już o tym myśl. A z funkcją co? Zobacz. Jak będzie tam x kwadrat plus y kwadrat, gdzieś to na pewno przejście na współrzędne biegunowe
bo jedynkę trygonometryczną będzie można wykorzystać. On chyba lubi. Już wszystko wyjaśnia. Słuchaj, przejście na współrzędne biegunowe, to najpierw zapiszmy sobie zbiór delta, czyli w tym przejściu na współrzędne biegunowe, czyli jak się będzie zmieniać promień, jak się zmieniać będzie phi, r. No obojętnie jaki kąt byśmy sobie tu nie wzięli, to r się zmienia od 0 do 2, a phi, no tak jak przedtem, od 0 całe koło do 2 pi. Czyli zbiór delta będzie tak opisany. Zaraz porządnie to zrobimy. Porządnie już sobie robimy porządnie. Czyli może tu zapiszę, przepiszę tę całkę. Dobra, przepiszę je szybko. Pierwiastek x kwadrat plus y kwadrat dx dy. Uwaga, pamiętacie jak była, jak wprowadzaliśmy nowe zmienne, to też w całce, zamiana zmiennych w całce nieoznaczonej była, też pionowe krechy i tam pisaliśmy t równa się coś, nie? A teraz x równa się przejście na współrzędne biegunowe. X równa się r kosinus phi, y równa się r sinus phi. No to wiemy, nie? Wiemy, że j, jakobian to jest r. Pamiętacie tam, jakobian było, tutaj zobacz, zobacz, góra, gdzie jest góra? Jeszcze, a tu, nie, jeszcze nie, tu, jakobian tego przekształcenia, r. Dobra, po co ten jakobian? Zaraz zobaczysz. Dalej, zbiór delta, zbiór par r phi, jakie to są te pary? Ano r jak się zmienia? No tu masz napisane, od 0 do 2. Jak się zmienia phi? Ano od 0 do, tu masz napisane, do 2 pi, do 2 pi. Pionowa krecha równa się. Przechodzi cały czas całka podwójna. W biurze delta, bo teraz przyjdziemy na te współrzędne biegunowe. I teraz zobacz. Pierwiastek, zamiast x ładuje r cosinus phi, całe do kwadratu, plus y, zamiast y, r sinus phi, do kwadratu, i za wszystkim jeszcze razy jakobian, czyli razy r, dr, dφ. No to teraz wiem, co sobie myślicie. Chyba gościa pokręciło, prawda? Miało być łatwiej, no sinusy, kosinusy, no to masakra przecież tu jest. Mylisz się. Jest elegancko. Zobaczysz, jak to się pięknie da uprościć. Zobacz. Jak podniesiesz do kwadratu, to masz r kwadrat kosinus kwadrat phi plus r kwadrat sinus kwadrat phi za wszystkim razy r dr dφ. I ja myślę, że już widzicie, o co chodzi. Już widzicie, o co chodzi. Pod pierwiastkiem, o, przesunę, pod pierwiastkiem, no, ale przepiszę całkowicie, nie? Po zbiorze t. Pod pierwiastkiem r kwadrat, jak sobie wyłączymy, to co zostanie? Cosinus phi plus sinus phi. Tak, kochani. Jedynka trygonometryczna, miodzik, super, ekstra. Jedynka trygonometryczna, mamy całkę podwójną. Pierwiastek z r kwadrat razy 1, czyli już poszło, razy r za wszystkim, dr dφ. R przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 2, nieujemne, czyli tutaj mamy tak naprawdę pierwiastek z r kwadrat, to jest moduł r, czyli r, całka podwójna, tak, razy ten r, dr dφ. W rezultacie mamy... Nie ma żadnego sinusa, nie ma żadnego kosinusa tutaj. Czy zawsze tak będziemy się pozbywali sinusa i kosinusa? No nie, no świat nie jest taki różowy, no to tak zawsze to tak nie będzie. No. R kwadrat dr dφ. I co to było to delta? Pamiętasz? Wracam na sekundę. R od 0 do 2, phi od 0 do 2 pi. Zwykła całka oznaczona. Zwykła całka podwójna, przepraszam, całka podwójna. Przechodzimy na całki iterowane, te oznaczone, czyli będzie całka od 0, delta jest już prostokątem. Od 0 do 2, tak się zmienia r. Z czego? Ano, od 0 do 2 pi, r kwadrat, d, pi. Ktoś powie, no panie kochany, tu pi kurde nie ma nigdzie. Nie ma.
Bo z punktu widzenia pi funkcja stała. Czyli mamy r kwadrat pi w granicach całkowania od 0 do 2 pi. Dalej obliczamy sobie całkę. Najpierw zamiast pi, bo po zmiennej pi obliczana była całka. Zamiast pi podstawiamy górną granicę całkowania, czyli mamy 2 pi r kwadrat, odjąć i podstawiamy dolną granicę całkowania zamiast pi, czyli 0. Czyli mamy całkę od 0 do 2. 2 pi r kwadrat dr równa się, już widać, że jesteśmy na finiszu, już tuż, 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 tuż. Na finiszu, czyli kochani, całeczkę, no 2 pi możemy stałą przed całkę, całka z r kwadrat to jest 1, o r, po zmiennej r już, 1 trzecia r do trzeciej, w granicach całkowania od 0 do dwójeczki mamy 2 pi, najpierw podstawiamy sobie górną granicę całkowania, czyli dwójeczkę 2 do trzeciej, to jest 8 razy 1 trzecia, czyli 8 trzecich, odjąć, no jak podstawimy zamiast era 0, czyli tę dolną granicę całkowania, to będziemy mieli caluśkie 0. W rezultacie mamy 16 trzecich pi. Kropka. Poszło. Wszystko. Udało się. Jest. Super. Proszę Państwa, o, momencik, niech mi nagra to. Chwileczkę. Nie chciałbym, żeby mi się to wieszło, zawiesiło. Niech tam mieli. I coś by mieli. Przemieli. Dobra. Prawie poszło. Jeszcze kilka. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Ostatnie dosłownie chwile. Słuchajcie, dobra, jak było? Kurde, no ja to bym sobie z wami pogadał, tak to trochę. No dobra, jak tam było? Piszcie, piszcie, piszcie. Dało się coś zrozumieć? Coś tam w głowach jest? I cisza, o kurde. A nie, no coś tam było dobrze, no. Dobrze było. Znaczy, Konrad, kozak to nie wiem, to ze mnie kozak, czy to jak tam? Słuchajcie, żeby tradycji stało się zadość, no to wykładzik trzeba jakimś dowcipem albo czymś zakończyć, nie? No, o właśnie, Wiktor tam o żarciku. Słuchajcie, mam, część z Was już sprawę zna, więc no sorry, będę się u nich powtarzał, no ale nie u wszystkich. Wiktor, tylko z tego powodu się obudziłeś tak wcześnie, no dobra. Nie, to Konrad tak deklaruje, to ha, 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 pytanie który. Dobra, słuchajcie. Uwaga, uwaga. Mam rebus. Rebus, wszyscy patrzą, mam rebus. Teraz, tylko ta grupa osoby, które to znają, to cichutko. Osoby, dla których to nie jest czymś nowym, to cichutko. Uważaj. Od niedawno był dzień liczby pi, no, względnie niedawno, ale nie tam, ze 2 tygodnie temu, trochę więcej. A mianowicie 14 marca, tak, pi, czyli pi, no i coś takiego. Rebus, coś takiego. Co to jest? Wyraz, hasło. Co to jest? Proszę Państwa, ja patrzę, każdy sobie zapisuje na kartce u siebie, bo ja już przerzucam do czatu, żeby tam się odpowiedź pojawiła. No, nie, tam nikt mi nie, ci co wiedzą, co znają, to się nie odzywają, a pozostali szybko jadą i jasne, Michalina. Dominik nie zupełnie, ale to co napisałem, Michalina, zgadza się jak najbardziej. Słuchajcie, to jest pi, a to jest nasze kółko. Nie, to mogłoby być kółko, ale to jest o, czyli mamy pi w o, czyli pi w o. Piwo,
piwo. A piwo, proszę Państwa, a piwo, proszę, to nie koniec. To nie koniec, proszę Państwa. Piwo, piwo to pytania i wyczerpujące odpowiedzi. To jest piwo. Pytania i wyczerpujące odpowiedzi. Tak powinno być zawsze na koniec każdego spotkania naszego, każdego wykładu. Czekam na Państwa pytania i będę udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Dobra. Ach, Konrad, tak z, od rana piwo to chyba bez przesady, no. Chyba, że Konrad do śniadania, to nie bardzo, no. Hasło do przedmiotu, Grześku, wiesz co, teraz nie pamiętam, kto pamięta hasło do przedmiotu? Na Wikampie? O, już ktoś tam zapisał. Wiktor. Dobra, jakby był kłopot, Grzesiek, jakby był kłopot, to napisz do mnie maila i ja ci prześlę maila, dobra? Teraz nie pamiętam, oczywiście mogę to sprawdzić. Dobra, drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Cieszę się, że się udało. Słuchajcie, spotkamy się za tydzień. Zaglądajcie na obszar, na Wikam. Tam są też nagrane filmiki. Także o, dzięki za brawa. Dzięki za brawa. No właśnie, nie, tego mi trochę brakuje, tego dźwięku, tej relacji takiej bezpośredniej, żeby nas chociaż słyszał, ale ja myślę, że ten problem też uda się obejść. Ja coś tu wymyślę. Jak to będzie, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia na następnym spotkaniu, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć, nie chorujcie, bądźcie zdrowi i w ogóle. Super, to jeszcze Wam pomacham. Hej, mam nadzieję, że mnie widzicie, widać mnie, napiszcie, czy mnie widać. Do zobaczenia, cześć, pa, 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 pa. Widać, dobra, to trzymajcie się, pa.